Cześć moi drodzy z tej strony FRL witam w kolejnym odcinku z gry Last Day on Earth Survival na moim kanale. Moi drodzy, mamy aktualizację 1.79, w której dodali nowy event o nazwie Oak Clearing oraz czwarte piętro w bunkrze alfa. Serdecznie zapraszam. Jeżeli podobałem ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Dobra, moi drodzy, na samym początku to, co nam się zmieniło w aktualizacji 1.7.9, dodali Tureta, którego możemy skraftować. I części Turet Sparts możemy wydropić na czwartym poziomie w bunkrze alfa. Także od razu na samym początek udajemy się do bunkru alfa, lecz Farel jeszcze musi wziąć kod, bo bym zapomniał. 9, 4, dziewięć. 4, ok, zapisujemy, a tutaj co było prędzej, bo zapomniałem. Anyone alive, I have this shipment of weapons, but aren't many items. Okej. Okay. Dodatkowo wzywa nas dealer. Chce, żebyśmy przynieśli mu 10 kamienia, iron bary 20, pine plank 10. No to może później go załatwimy, ale tym razem zajmiemy się czwartym piętrem w bunkrze alfa. Okej, okay, moi drodzy, jesteśmy już w bunkrze. Wystarczy nam wpisać kod farel w ogóle. Ze sobą wziął bardzo fajne rzeczy, zaraz Wam pokażę jakie, 9, 4, 4, 8, 9. Mamy ze sobą granatniki, aż dwie sztuki, czyli dzisiaj sobie troszeczkę z nich postrzelamy. Skara oczywiście mam jeszcze modyfikowa. Do tego mam jeszcze skara. jak jeden się jeszcze znalazł. Tikety prawie wszystkie wydropione, brakuje nam tylko jednego czerwonego. Ja tutaj rzucę okiem. Ok, mamy full tikety, możemy otwierać skrzyneczki. Yy, chcę dodatkowo zrobić jeszcze Flappy with the Coordination, czyli w dzisiejszym odcinku troszeczkę będzie, powiem Wam, atrakcji. Yy, Kurczę, a myślałem, że mam przy sobie magazynki jeszcze i gun oil. Dobra, trudno. Może wypadnie coś ze skrzynki. Ram-pam-pam. Pam. Pierwsza skrzyneczka. Lecimy dalej, to niech się nam tutaj otwiera. Drugi zombiaczek, trzeci. Druga skrzyneczka, no i czerwona skrzyneczka. Może spadnie set, ponieważ by się bardzo przydał, bo to na tym czwartym piętrze jest dosyć, dosyć ciężko. Raz już go robiłem, także nic tam nie jest mi obce. Eee, odłóżmy sobie jeszcze tutaj etykiety. Magazynek wypadł, który weźmiemy sobie później. Na razie mi on nie jest potrzebny. Puszki możemy wziąć. Ok, lecimy dalej. Żółta skrzynka. Pięknie. Akar i modyfikowana emeczka. Do tego kolejny magazynek, który nam się przyda później. Dobra, została nam jeszcze czerwona skrzynka. Ło co to spadło tyle aż tych emek? To może te emki sobie na razie zamienimy po prostu za te siekiery, bo siekiery nam się przydadzą w następnym evencie. Yy, no i to tyle. Dawno już powiem wam, nie spadł mi gas tank, co prawda Mam już dwie sztuki, ale trzecia by się przydała, wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Dobra, moi drodzy, czwarte piętro wygląda następująco, że tutaj mamy na początku co? Zwykłe chyba trzy zombiaki i grubaska. Nie, cztery zwykłe i grubasek, dobra. Ale, co ciekawe, na czwartym piętrze występują również zombiaki ze strefy zimowej, co jest naprawdę wielkim utrudnieniem, ponieważ jeżeli macie tylko glocka, to naprawdę jest ciężko takiego Zombiaka uwalić. Na szczęście farel ma dużo ciekawych broni zawsze w zanadrzu, więc nie ma co się martwić. Zróbmy na chwilę obecną w ten sposób. Przeszukajmy sobie jeszcze tutaj skrzyneczki. Co będzie ciekawego w nich. Yy, muzyka jakoś tak ucichła nie gra? O co chodzi? Sprawdźmy. Nie no, music jest on. Yy, chyba tutaj na początku. Nie, tutaj mamy Toxic Spitera. Ja bym chciał tutaj tak delikatnie z granatnika upnąć. Patrzcie. 200! Bum! Bum! O stary, ale za dymka. Dobra. E, powiedzcie mi, bo ja nie zwróciłem uwagi, czy mi przypadkiem tam nie spadł słod Armor w czerwonej skrzynce? Bo ja go nie ubrałem. Dobra, jak w ogóle stoją moje ubrania? Mm, no... Tak sobie w połowie. Ok, i w tym momencie musicie być ostrożni, ponieważ ten tiuret naprawdę bardzo mocno kosi. A to jest zwykły tiuret. Myślałem, że to jest ten yy, lepszy tiuret, ale na razie to jest ten słabszy, więc idzie jak spłatka. Weźmy sobie pięć części, ponieważ dzisiaj na odcinku zrobimy sobie również tiureta i zobaczymy, jak on działa. Tutaj mamy co? Puszeczkę. To możemy zjeść, lecimy dalej. Tutaj zaczynają się już schody, ponieważ jest tutaj biom zimowy i są tutaj te silniejsze zombiaki, w które... Chętnie bym uderzył, ale Farel nie rób tak! Ponieważ... No właśnie, sam się może zabić! Jeszcze raz! boom! Patrzcie ile ten bloter ma HP! Ech! Ale ja tutaj robię rzeźnię, moi drodzy. Dobra. Okej. Okay. Wyczyszczone. Na szczęście. Przerzućmy sobie na Akara i sprawdźmy, co dalej nas czeka. Ok, następny Turet w pobliżu, który powiem Wam, już jest troszeczkę nieco silniejszy. Jak widzicie. Wow! Może nas bardzo szybko podchaczyć. Po 78 bije. I tutaj jest pewne niebezpieczeństwo, ponieważ kiedy będziemy za długo przebywali, w naszej zepsutej lodówce, że tak powiem, tutaj z boku w strefie zimowej, właśnie będziemy potrzebowali ciepłe ubrania i nasze ataki fizyczne będą zwolnione. A gdy za mocno zmarzniemy, nie będziemy mogli po prostu się leczyć ani bronić. Tak to wygląda, także przestrzegam. Zakradnijmy się do tego tiureta. Okej, okay, sięga. A sięgnę go z granatnika? Sięgam. Bum! Po 54 tylko? No powiem wam, że troszeczkę mi jest szkoda, ja wolę to z normalnego akara podhaczyć, bo mam naprawdę dużo tych broni maszynowych, z M-ki tylko podszybiję, o kurcze. Dobra, wyjaśniona sytuacja, części spadają, kabelki, śrubki, to ja sobie później podniosę, na razie nie mam slotów na to, tu mamy kolejnego heavy tureta. Raz się tutaj wyłożyłem, bo nie wiedziałem po ile to hituje. A! Mówię, przebiegnę, bo nie miałem broni. Miałem tylko dwa, chyba bodajże gloki, tak. I jak widzicie, jedna cała MK jest prawie marnowana na jednego Tiureta, dobra? Jedna poszła się walić. I zostało tylko 100 HP. No i dobra, pięknie. O, super, hit sensor nam spadł, on jest potrzebny do skraftowania naszego tiureta, który będzie bronił prawdopodobnie naszą bazę. Tutaj mamy kolejną skrzyneczkę do otwarcia. Mm, powiem Wam, że drop na czwartym piętrze chyba jest troszeczkę za słaby z tego co mi na chwilę obecną spadło, ale zobaczymy co tym razem spadnie. I tutaj moi drodzy zaczynają się schody, ponieważ właśnie zmarznęliśmy. Na chwileczkę sobie wyjdę, jeszcze raz zaczerpniemy ciepłego powietrza, że tak powiem. I słuchajcie, tu musimy szybko przebiec, tylko musimy uważać na te mięso, ponieważ ono wystawia kolce, atakuje nas po 30. Po 30 to było, czy 300? 30. I mamy tutaj, moi drodzy, teraz nie lada rebus, ponieważ respi nam tutaj się Frenzy Giant. I ten Frenzy Giant, moi drodzy... Może bardzo szybko podbiec. Jeżeli jesteśmy zmarznięci, to łatwo nam po prostu załaduje na dziąsło. Dobra, z Vintoreza nie zdążył podejść, super. Otwieramy terminal. Tu jest taka najniebezpieczniejsza moim zdaniem strefa. Ten tiuret, no i ta lodówka z tymi kolcami. Tutaj jest troszeczkę już łatwiej, ponieważ wychodzimy przy windzie. Teraz zaczyna się drugi etap czwartego piętra. Znajdują się tutaj dwa tiurety, które z łatwością możemy podhaczyć z Vintoreza, ale mi z Vintoreza, szkoda. Wolę to podhaczyć normalnie z Akara. Jeden. Drugi. No i tutaj tak nam utrudnili sytuację, że musimy przejść przez te drzwi teraz po lewej, czyli musimy tak czy siak te dwa tiurety zniszczyć. Ok, mamy już 14 parców, super, ładnie dropło. Tutaj jest taka nawet w mere easy yy, komnata, splittery no i toxic abonamation, więc nie ma co tutaj się zbytnio stresować. Yy, dobrze, to odłóżmy. W sumie, nie, ticket nie jest potrzebny, zielony odłóżmy. Jeszcze raz, bo coś się ścięło, cyk, cyk, emeczka, powracaj. No i dobra. I sprawdzimy czy możemy otworzyć szafkę jakąś w tej komnacie. Jest szafka na dole jedna. Skrzynka. Jak widzicie, w te, na, jak widzicie, na czwartym piętrze otwiera się skrzynki, a nie yy, szafki. Tutaj mogę wejść? Tak, i tutaj jest również jeden Frenzy Giant, na którego trzeba bardzo uważać. Bo jak wiecie, jego ręka jest ciężka. Już nie jeden się przejechał na Frenzy Giantie. Okej, okay, to niech ten niech otwiera skrzynkę. Tu sobie zjemy w ten czas. No i nic ciekawego nie spadło. Czy mogę otworzyć te drzwi? Oczywiście, że mogę. I naprzeciwko stoi, stoi nas heavy turret kolejny, który bardzo mocno atakuje i można tutaj szybciutko zostać, zginąć. Ja już raz tutaj zginąłem, bo nie wiedziałem, poleciałem na pałę, na twardziela z dwoma beretami, farel dostał dwa hity i śpi. Także wiecie, łatwo się jest tutaj przejechać. Później ciężko jest podnieść swojego dropa, bo Turet sięga. O, 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 o! właśnie o to chodziło, że się broń kończy i nasza postać po prostu głupiej do niego podchodzi. Bez sensu to jest trochę, ale trudno. Yy, Okej. Okay. Nie wiem, jak ta postać by chciała wygrać z samymi swoimi pięściami z tym turetem. I tutaj na nas czeka nagroda w postaci czarnej skrzynki. To jest od cały Drop czwartego Piętra. Yy, jak widzicie, rewelacji nie ma. Moim zdaniem powinni Drop Rating troszeczkę podkręcić i coś ciekawego, żeby spadł. No chyba, że sypie z tej skrzynki jeszcze gastank. No to wtedy wiadomo jest ciekawiej. No i tutaj teraz mamy kolejne schody, że tak powiem, ponieważ mamy lodówkę z bombkami, tak zwanymi. Dodatkowo zombiaki z zimowej strefy i tutaj również są dwa zombiaki z zimowej strefy. No i tutaj, moi drodzy, na czwartym piętrze, prawie że na końcu tego labiryntu, jest generator, który z pewnością otworzy nam zamknięte drzwi na level 5. Mam nadzieję, że ta aktualizacja szybko nastąpi. I moi drodzy, tutaj musicie uważać. Jeżeli nie macie szybkiej broni, no to będzie wam ciężko, bo droga. Ucieczki jest ograniczona zaraz przez te bombki z kolcami i zimową strefę, a tutaj jest Frenzy Giant z tyłu. Dlatego tutaj warto zostawić sobie Meczkę na szybko, żeby ten Frenzy Giant do nas nie doszedł. O, właśnie w ten sposób ja miałem modyfikowaną emkę, która miała 18 ataku i bardzo fajnie ona się spisuje w tej sytuacji. Ok, co tu mamy? Frenziego zawijam raz, dwa. OK. No i tutaj, moi drodzy, mamy kolejny terminal do otwarcia. I pokażę wam jeszcze jedną ciekawostkę, ale to za chwileczkę. I yy, tutaj możemy jeszcze otworzyć jedną szafkę. Dawaj, dawaj. Nie wiem czemu nie ma muzyczki, tak jakoś smutno jest bez tej muzyczki. Tutaj mamy do otwarcia ostatnią czarną skrzynkę oraz tą taką jeszcze jedną zieloną większą. Yy, jak widzicie, drop. Nas niestety nie rozpieszcza. Zobaczmy, co jeszcze tutaj będzie. No, i niestety interesuje mnie tylko z tego apteczka, ponieważ troszeczkę ich już użyłem. Przechodzimy teraz do tej całej ciekawostki i chciałem wam pokazać w tym miejscu. O! Jeżeli tutaj klikniemy. A dog with the skill. Turet friend is really good. Czyli potrzebujemy psa! Które tutaj prawdopodobnie się wciśnie i jakimś cudem chyba nam otworzy tą komnatę. Czyli w przyszłej aktualizacji prawdopodobnie będzie dodany piesek. Fajnie, mega się tym jaram. Dobra, moi drodzy, tak wygląda piętro numer 4 w Last Day on Earth Survival. Teraz przejdźmy do tego nowego eventu. Dobra, pierwszy Toxic Splitter. Co my tutaj z przodu mamy? Fast Biter, Toxic Splitter. I tu musimy moi drodzy uważać, ponieważ tutaj pojawiają się oponenci z dobrymi naprawdę broniami. Yy, dlatego, Farel, przyszykuj się szybciutko, apteczki przerzuć. Ładnie, ładnie, dobra, wyjaśniony. Jak widzicie, mamy tutaj różne drzewka, ale abonament jeszcze biegnie. Zaraz będziemy śmierdzieli i będą same do nas przybiegały, raczej już śmierdzimy. Yy, lisek chytrysek dostał. Ok, okej, okay. wow, 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 Spokojnie. Tu musicie naprawdę uważać, bo łatwo, naprawdę łatwo jest tu się wywrócić na plecy. Zobaczmy teraz, co jest dalej. Czy jest jakaś skrzyneczka, czy tylko same drzewo? Chyba same drzewo. Dobra, weapons broke. Został mi jeszcze jeden. Dobra, weźmy Wintoreziaka teraz. Yy, dobra, mamy samochodzik pierwszy. Sprawdźmy coś w tym samochodziku. Mam nadzieję, że te oponenty teraz nie przybiegną, jak ja go otworzę. Yy... No, powiem wam, słabo. Bardzo słabo. Tutaj mamy kolejnego gościa. Whisky się nabzdręgolił i się wywrócił na plecy. Leci do mnie gościu. Uwaga. Widzicie? Jak tu jest niebezpiecznie? Toksik mnie goni i oponent mnie goni. Alo ma zipgana, dobra. Wywrócił się. No, nic niestety od niego nie chcę. Kolejny Flotter Blotter. Ok, web mu odpadł, ładnie. I co my tutaj mamy? I to tylko chyba, wiecie co? Tyle, nie, jest jeszcze dalej. Dwa zombiaczki. Sprawdźmy sobie mapę teraz w tym kierunku jeszcze. No i nic, dobra, porąbiemy te drzewo. Ja myślałem, że tutaj trzeba na przykład wszystkie drzewa zrąbać i wtedy coś się dostanie. A mi się wydaje, że tylko i wyłącznie po to jest ten event, żeby sobie te drzewo narąbać i po prostu jest to w jakimś tam stopniu ułatwienie. Sam wiem, jak jest ciężko dropić drzewo na zimowej strefie albo na tej strefie czerwonej jesiennej. Naprawdę nie jest to łatwe. Ok, moi drodzy, czyli zrobimy sobie jeszcze jedno drzewo, tutaj mamy kolejne i lecimy zrobić Flappy with the coordination, a po flappim zrobimy sobie Tiureta i zobaczymy jak on działa. No i dobra, spadamy. Dobra moi drodzy, jesteśmy na strefie z dyskietką, sprawdźmy jaka będzie nagroda. Aha, skrzynka jest zarażona, no to trudno, czyli otworzymy sobie tą skrzyneczkę dopiero na live, bo ona będzie otwierała nam się chyba około 3 chyba godzin, o ile dobrze pamiętam, w ACED BAT. Yy, także moi drodzy, lecimy szybko zobaczyć Tiureta, ponieważ już go tam postawiłem. I zobaczymy jak on działa. Z tego co widziałem, plaga zombiaków do nas już zmierza. Zobaczymy jak on strzela. Jak widzimy, horda zombi chyba niestety już była Kurczę, a myślałem, że dopiero będzie szła i zobaczymy, jak ten turec strzela, ale skoro nie wiecie, jak turec wygląda, już Wam pokazuję. Wygląda w ten sposób, no i jest taka sytuacja, że możemy go upgradeować. Potrzebujemy Waypoint Sparcy, electronic circuit. Turet partsy, 40 sztuk, trochę steel plate'u, wearing'ów, no i aluminium bar'ów. Dzięki temu dostanie on plus 10 do ataku i plus 300 do HP, czyli nasze zombiaki mogą go zniszczyć. Im więcej Turet, tym większe nasze bezpieczeństwo w bazie. Co prawda troszeczkę ten Turet jest moim zdaniem słabo odpłacalny, ponieważ jedno paliwo równa się jednej godzinie obrony Naszej bazy. Najlepiej by było po prostu godzinę albo 5 minut przed atakiem zombiaku wejść, wcisnąć paliwko, niech przez godzinę nam czyści. Także moi drodzy, to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę Lafarada. Dołączajcie do grupy on w pomoc na Facebooku, tam odpowiadam na Wasze pytania. Trzymajcie się, cześć!